Pójdźmy dziś razem do Doliny Waldensów. Waldensi byli pobożnymi ludźmi. Biblia i tylko Biblia stanowiła podstawę ich wiary oraz jej praktykowania. W okresie późnego średniowiecza rzymskokatolicki Kościół i państwo zjednoczyli się, a przywódcy Kościoła nie tolerowali tego, co było dla nich herezją. Dlatego też, gdy ci wierni Bogu na podstawie Pisma, a nie nakazów Rzymu chrześcijanie, zobowiązali się do wierności jedynie Biblii, rzymskokatolicki Kościół wysłał swoje wojska do Doliny Waldensów. Dolina ta stanowiła naturalne schronienie dla prawdziwych chrześcijan. Tych dolin było siedem, połączonych ze sobą tak, aby tworzyły jedną wielką twierdzę o olbrzymiej wytrzymałości. Armie Rzymu zepchnęły tych ufających jedynie Biblii chrześcijan do tych dolin. Nawet jeszcze dziś widzimy pozostałe po nich resztki domów. Ci ciężko pracujący ludzie starannie ociosali głazy na zboczu góry i wybudowali w nich swoje mieszkania. Chcieli założyć rodziny i wzrastać duchowo, wbrew zakazowi wolności wyznania i bez nacisku Kościoła oraz państwa na ówczesne życie. W ten sposób zmuszani zostali przenieść się tutaj, w te doliny, z dala od miast Europy. Nie zapomnieli jednak o odpowiedzialności za mieszkańców miast. Zza wysokich wałów, z gór promieniowało światło prawdy płonącej wśród wieków ciemności. Tam właśnie studiowali Pismo Święte. Tam przygotowywali swe dzieci i młodzież, aby zeszli kiedyś z gór do miast, by dzielić się ze światem Słowem Boga Żywego. Mieli swe motto, Lux lucet in tenebris, co oznacza światło świeci w ciemności. Światło, które było Słowem Bożym, światłem prawdy, w które wierzyli. Młodzi Waldensi zanosili to światło prawdy miastom całej Europy. Pewien historyk, John Milner, tak ujął w swej wypowiedzi działalność Waldensów. Waldensi są łącznikiem pomiędzy wczesnymi chrześcijanami a reformatorami, stanowiący najlepszy dowód, jaki kiedykolwiek miał miejsce na fakt, że uznanie zbawienia jedynie poprzez łaskę Chrystusa objawia się w życiu mocą Ducha Świętego. Historyk ten twierdzi również, że Waldensi ze względu na stale obecne w ich życiu nauki Biblii utrzymywali stale płonące światło prawdy. Dzięki temu posiadali w sercach samego Chrystusa. Oddali swe życie Jezusowi, a w zamian otrzymali pełnię Ducha Świętego. John Milner pisze dalej, od czasów apostolskich do dnia dzisiejszego jest to nauka naznaczona przez krzyż i różniąca się od całej tej religii form czy wygodnictwa lub też ludzkich wymysłów, określonej mianem chrześcijańskiej, ale domagającej się Ducha Chrystusowego. Co Milner ma tu na myśli? To, że ludzie ci wykraczali poza zwykłe, tradycyjne chrześcijaństwo, wyszli poza formy i poza wszelkie obrzędy. W przeciwieństwie do nich, średniowieczny Kościół był wielki jedynie wielkością budowli, ilością witraży i organów, pełen przepychu kapłanów Kościoła Państwowego. Milner dodaje, Waldensi wyszli poza te formy właśnie dlatego, że znali Chrystusa. Bóg wzywa nas dziś do zainteresowania się istotą chrześcijaństwa, do wyjścia poza ustalone granice, poza obrzędy i administracyjne zarządzenia Kościoła. Bóg wzywa nas, abyśmy byli chrześcijanami napełnionymi Duchem, którzy oddani są Panu Jezusowi Chrystusowi oraz którzy oddani są Jego Słowu. Do tego właśnie Bóg wzywa dziś zarówno mnie, jak i was. To właśnie jest wiara. Przypatrzcie się Waldensom. Tam właśnie, w Dolinie Angrona, Waldensi założyli szkołę dla młodzieży, by móc zapoznać swe dzieci ze Słowem Bożym. Nazwali ją szkołą Koledżem Barbes. Zawędrowałem do tej szkoły kilka lat temu i powiem wam, że nawet jeśli jesteście w dobrej kondycji, jest to trudna wycieczka.
Oznacza to, że można wędrować pod górę, pobrać 3 głębokie oddechy i zrobić krok i dopiero po kolejnych móc zrobić następny. Myślałem, że jestem w dość dobrej kondycji, dopóki nie dotarłem do tych górskich, alpejskich przełączy. Jest coś przejmującego i fascynującego zarazem przy przechodzeniu przez bramę tej szkoły Barbes. Kiedy dostrzega się, że z dala od kościoła i państwa, pod opieką przepisujących Słowo Boże oddanych nauczycieli, wielu młodych ludzi uczyło się tutaj. To Słowo ukryte miało być później pod ich długimi szatami. Należało przecież zanieść je na dół, do miast Europy, by światło prawdy mogło ją objąć. Oto jest stół, gdzie młodzi waldensi przepisywali Ewangelię, Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I wywędrowali stąd, aby zanieść je całej Europie. Często prześladowano ich za swą wiarę. W historii ruchu protestanckiego słynny historyk J.A. Wiley tymi słowami wspomniał o wpływie waldensów na Europę. Nie było królestwa w południowej i środkowej Europie, do którego nie dotarliby i nie zostawili śladów swego pobytu oraz swoich uczniów. Waldensów mordowano za naukę Chrystusa i choć byli prześladowani, choć czasami byli uciskani, aresztowani, osądzani i skazywani, nadal trzymali się swojej wiary. Oni byli uciskani, byli potępiani, byli więzieni, byli też zabijani. Nie poddali się jednak. Czy może okazać się, że przykład waldensów może posłużyć za wzór Kościoła Dni Ostatnich? Czy to możliwe, że powstanie kolejne zjednoczenie się państwa z Kościołem? Czy to możliwe, że Bóg wzywa nas ponownie ku światłu Jego prawdy, z powrotem do wierności Jego Słowu? Czy to możliwe, że Bóg przemawia do chrześcijan wygodnego Zachodu, cukierkowatego chrześcijaństwa, że wzywa nas do powrotu do wiary, jaką posiadali waldensi? Do powrotu do pierwotnego zaangażowania? Pamiętam wejście do tej wielkiej jaskini z ustronnym wejściem. To było tajne schronienie i miejsce modlitw. 3000 waldensów zgromadzonych w tej bardzo dużej jaskini. 3000 waldensów zgromadziło się w niej. Państwowa milicja kościelna i wojska Rzymu ścigały ich aż do ujścia tej jaskini. Duży stos drewna został umieszczony tutaj. Pożar rozgorzał w tym miejscu. W 1488 roku 3000 mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło, gdy inkwizytorzy rozpalili ogień u wejścia, wypełniając jaskinię dymem. Bóg wzywa nas dzisiaj do wierności. Wierność i poświęcenie tych waldensów wzywa nas do zaangażowania w nasze duchowe chodzenie z Bogiem. I to tak naprawdę znajduje się w samym sercu orędzia objawienia. I to jest prawdziwą istotą pytania o znamie bestii. Jest to wezwanie nas do wierności. Apokalipsa mówi do tego pokolenia, mówi do nas i wzywa nas do zaangażowania. Apokalipsa mówi o zakończeniu konfliktu u końca czasów. Księga Objawienia mówi o jedności Kościoła i władzy państwowej. Apokalipsa mówi, że nasza wolność religijna będzie utrudniana. Księga Objawienia wzywa lud Boży czasów końca do zaufania Mu w obliczu przeważających sił. To właśnie dotyczy znamienia bestii, kiedy nie będziemy mogli nic kupić ani sprzedać, kiedy kara śmierci będzie groziła każdemu z nas. Podobnie jak waldensi, będziemy mieli z tym do czynienia w przyszłości. Boże posłannictwo czasów końca w Księdze Objawienia wzywa nas do wiary, nie do kompromisu, bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Głównym tematem Księgi Objawienia jest Baranek Boży i Jego zwycięstwo nad siłami zła. Bez względu na trudności, jakie napotkamy, czy też zawirowania, przez jakie przyjdzie nam przejść, to pod koniec ich wszystkich to Bóg zwycięży. Pod koniec to Jezus wygra. Pod koniec ich wszystkich to Baranek Boży zatriumfuje. W Chrystusie nie ma przegranych. W Nim, bez względu na przeszkody, będziesz ostatecznym zwycięzcą. Rysuje się przed nami wojna, która ma mieć miejsce. Biblia opisuje ją w 12 rozdziale Księgi Objawienia w wersecie 17. Smok, szatan, jest zły na oblubienicę. Kto nią jest?
Boży Kościół. A diabeł zmierza do czego? Do wojny. Jeśli zaufałeś Bogu, jesteś wrogiem diabła. Z kim diabeł chce walczyć? Z resztką, z Kościołem końca czasu, który strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa. O co zatem chodzi z tym znakiem bestii? Diabeł będzie walczyć z tymi, którzy są wierni w przestrzeganiu przykazań Bożych. Zwróćmy jednak uwagę na to, co się wydarzy i jak wszystko to się będzie rozwijać. W 17 rozdziale Księgi Objawienia w wersetach od 12 do 14 czytamy: 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy nie otrzymali dotąd królestwa. Teraz spójrzmy uważnie na te wersety. Czy ci królowie otrzymali już królestwo? Nie, ale to będzie właśnie to połączenie, to państwo kościelne. Ale otrzymują władzę na godzinę, to znaczy przez krótki okres czasu, jako królowie wraz z bestią. Ci są jednomyślni. Kto jest jednej myśli? Królowie ziemi. Ta siła polityczna, którą otrzymują, którzy jednoczą się z mocą bestii, z władzą religijno-polityczną, to jest to zjednoczenie władzy państwowej i kościelnej. To ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją bestii. Teraz zauważcie, co Biblia zapowiada pod koniec czasu. Zjednoczenie państwa z Kościołem, podobnie jak w przypadku państwa kościelnego w średniowieczu, i prześladowanie wierzących podobne do średniowiecznego. A Biblia mówi nam, ci będą walczyć z barankiem. Jest to związek państwa i Kościoła, w którym trwa wojna przeciwko Jezusowi, a baranek ich zwycięży. Kto zwycięży? Baranek. Dlaczego? Bo jest Panem Panów i Królem Królów, a także ci, co z Nim są. A czy Ty jesteś z Nim? Powołani? Czy już Cię powołał? Wybrani? Czy Cię wybrał? I jacy? I wierni. Ja chcę być powołany. Bóg mnie powołał. Jestem Mu wdzięczny, że chciał tego. Ale być powołanym to jedno, a wiernym to już zupełnie co innego. Gdy konflikt wybuchnie poprzez łaskę Bożą w Jezusie i przez Chrystusa, możemy być wierni. To tak jak z tym małym chłopcem, którego kiedyś spotkałem. Moja żona i ja gościliśmy pewną rodzinę podczas obiadu. Spojrzałem na ich 5-letniego synka, podczas gdy my rozmawialiśmy. Wiecie, jak to jest, dorośli schodzą się razem, a swoje dzieci zostawiają samym sobie. I spytałem tego 5-latka, przychodzisz już do szkoły? A on mi na to bardzo poważnie odpowiedział, tak pastorze, chodziłem do przedszkola, ale rzuciłem je. Bóg chce, żebyś nie tylko rozpoczął chrześcijańską pielgrzymkę, ale i ją ukończył. Boża szkoła nie zna tych, którzy ją porzucają. W Jezusie jesteśmy powołani, wybrani i wierni. Najważniejszą sprawą w kwestii znamienia bestii jest oddawanie czci Bogu. Pod koniec wyznaczonego czasu ziemskiej historii państwo i Kościół zjednoczą się wokół fałszywych wartości. To właśnie ma kolosalne znaczenie w kwestii oddawania czci Bogu. W rozdziale 14 Księgi Objawienia w wersetach 6 i 7 czytamy: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Oto Boże przesłanie dni ostatnich, jakim zajmujemy się w naszej serii spotkań. Nadchodzi owa godzina sądu. Jezus wkrótce przyjdzie, a w świetle tej godziny sądu Bóg apeluje. Apeluje o co? Oddajcie pokłon temu, kto uczynił niebo, ziemię oraz źródła wód. Oto wezwanie w czasie godziny sądu do oddania czci Jezusowi, przez którego wszystko się stało. Oto wezwanie, które mówi: oddajcie cześć Stwórcy. W 14 rozdziale Księgi Objawienia, w wersecie 9, trzeci anioł objawia nam poselstwo odwrotne do pierwszego. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem. Co mówi do nas donośnym głosem? Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, wtedy Biblia mówi, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego. A zatem w 7 wersecie 14 rozdziału czytamy o wezwaniu do pokłonienia się Stwórcy, a w 9 wersecie mamy wezwanie, abyśmy nie pokłonili się bestii. Tak więc najważniejsza kwestia to oddanie czci. Chodzi o to, kogo czcisz, a w jaki sposób ten wielki bój dochodzi do punktu kulminacyjnego, na czym się skupia. Objawienie 14:12 precyzuje, tu się okaże wytrwałość świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. A zatem z jednej strony macie tych, którzy wielbią Stwórcę,
a z drugiej strony tych, którzy wielbią kogo? Bestie. Bóg wzywa nas do oddania pokłonu Stwórcy poprzez wypełnianie Jego przykazań. Zatem o co chodzi w tej wojnie pomiędzy dobrem a złem? Czym jest ten test wierności? Tak jak w czasach Daniela, sprawdzianem wierności wobec Boga było odmówienie oddania pokłonu posągowi o wymiarach 60 na 6 łokci. Tak więc cała kwestia odnośnie liczby 666 łączy się z wiernością wobec Stwórcy, co stanowi nieposłuszeństwo wobec Niego oraz oddawanie czci bestii w czasie, gdy państwo i Kościół zjednoczą się. By właściwie zrozumieć znamie bestii, powinniśmy dowiedzieć się, czym jest Boża pieczęć, Boży znak. Skoro bestia ma znamie, bądź też pieczęć, Bóg również posiada znamie, bądź też pieczęć. Siódmy rozdział Księgi Objawienia, wersety 2 i 3 mówią nam: i ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał, co on ma? Pieczęć Boga żywego. A zatem bój toczy się oddawanie czci. Dowiedzieliśmy się, że bój w czasach końca doszedł do punktu zwanego Boża pieczęć. Zanim dowiemy się, czym jest znamie bestii, powinniśmy dowiedzieć się, czym jest Boża pieczęć. Biblia tak ją opisuje: i zawołał on donośnym głosem na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. To czterej aniołowie, którzy pozwalają siedmiu ostatnim plagom spaść na ziemię. Ci czterej aniołowie pozwalają na pojawienie się ucisków oraz prześladowań, które będą miały miejsce tuż przed przyjściem Jezusa. W tym momencie Biblia mówi: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. A zatem słudzy muszą zostać opieczętowani tuż przed czasem wielkiego ucisku, lecz pieczęć znajduje się na czole. Jest to symbol umysłu, symbol myślenia. Znamie bestii znajduje się na czole lub na ręce. Dowiemy się później, co to oznacza. Słudzy Boży są pieczętowani na czołach. Księga Objawienia mówi, że przed nastaniem ucisku dzieci Boże przyjmą Jego pieczęć do swoich umysłów. Co pieczęć ma wspólnego z oddawaniem czci? Co wspólnego ma również z przykazaniami Boga żywego? Zobaczmy, co ciekawego możemy dowiedzieć się w kwestii tej pieczęci. Wiemy już, że znamie bestii znajduje się na czole, będącym symbolem umysłu. Niektórzy przyjmują znamie na czoło, ponieważ fałszywy Kościół zwiódł ich, przekonując, że jego wartości są prawdziwe. Inni nie są do nich przekonani, a więc przyjmują to znamie na rękę. Ręka jest symbolem przymusu, zmuszania. Zatem podążają za bestią jedynie pod wpływem przymusu. Znamie bestii znajdujące się na czole oznacza, że są przekonani o słuszności swych poglądów, lecz są zwiedzeni. Znamie na ręce oznacza, że są do nich przymuszani. Zauważcie, że pieczęć Boga nigdy nikogo nie przymusza. Jezus powiedział: a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Jezus przemawia do nas poprzez swego Ducha Świętego. Namawia nas poprzez Ducha Świętego, ale nigdy nie zmusza nas. Nigdy nie wymusza na nas niczego. Gdy Kościół i państwo połączą się, by narzucić znamie bestii, wymuszą jedność ludzkości wymierzoną przeciwko Bogu, ponieważ istotą zagadnienia oddawania czci jest wolność religijna. Pomimo, że możemy nie zgadzać się ze sobą, szanujemy nasze przekonania, które obieramy. Pomimo istnienia wielu wyznań w Ameryce, dziękuję Bogu za prawo każdej osoby do wyboru swej religii, nawet jeśli jest zwodnicza. Każdy posiada prawo, by ją praktykować. To jest właśnie sedno wolności wyznania. Diabeł narzuca, manipuluje, lecz Bóg nigdy nie narzuca swej woli. Czym jest ta Boża pieczęć na czole, która ma związek z przykazaniami Bożymi oraz oddawaniem czci Bogu? Wybierzmy się w podróż, aby odkryć, czym jest ta Boża pieczęć. Pieczęci w Starym Testamencie używano do poświadczania lub uwierzytelniania wielu glinianych dokumentów. Każdy dokument w Starym Testamencie potrzebował pieczęci,
znaku lub znamienia władzy. To były gliniane pieczęcie. Na każdym dokumencie musiała widnieć taka gliniana pieczęć. Co robi tam pieczęć? Poświadcza dokument. Autoryzuje go. Uwierzytelnia lub poświadcza go. Jaki najważniejszy dokument Bóg spisał swym palcem? Jaki? Dziesięcioro przykazań. Biblia mówi w Księdze Izajasza 8:16: zapieczętuj prawo między uczniami moimi. Spójrzmy zatem na Boże prawo. Czy Bóg zawarł taki znak w swym prawie, które znajdzie się w centrum uwagi w czasach końca? Zwróćmy uwagę na tekst z listu do Rzymian 4:11 odnośnie synonimu słowa znak. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. A zatem w Biblii znak, czy też pieczęć, oznacza co? To samo. W Biblii słowo znak i pieczęć występują zamiennie. Czy Bóg posiada jakiś znak? Czy Bóg posiada jakąś pieczęć? Czym jest Boża pieczęć lub boski znak potwierdzający ważność dekalogu? Spójrzmy do Biblii i przekonajmy się. Księga Ezechiela 20:12. Przeczytajmy to wspólnie. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi. Czy zatem Bóg posiada znak lub pieczęć? Czym ona jest? Jest to sabat. Jeśli przyjrzymy się pieczęci, dostrzeżemy trzy cechy. Oto co musi posiadać każda pieczęć, by była autentyczna. Czy czwarte przykazanie dotyczące odpoczynku posiada te trzy cechy, by potwierdzić ważność dziesięciorga przykazań? Pieczęć musi posiadać trzy cechy: nazwę, tytuł i zakres władzy prawodawcy. Na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln albo Abraham Lincoln, prezydent Stany Zjednoczone. Warto spojrzeć na to również w ten sposób. Jeśli mieszkając w okręgu Osceola na Florydzie sprzedajesz dom, musisz posiadać pieczątkę na akcie notarialnym. Będzie na niej nazwa, imię i nazwisko tego notariusza oraz oznaczenie, że dotyczy to tego okręgu. Trzy rzeczy: nazwa, tytuł oraz obszar. Imię Abraham Lincoln, tytuł prezydent, zakres władzy Stany Zjednoczone. To oficjalna pieczęć USA. Ale poczekajcie. Pieczęć, znak końca czasu w Bożym prawie, który jest związany z oddawaniem Bogu czci, jest częścią testu dni ostatecznych. Przyjrzyjmy się temu przykazaniu. Musi ono zawierać imię, tytuł i zakres władzy prawodawcy. Imię, tytuł i terytorium obowiązywania prawa. Spójrzmy do Księgi Wyjścia, 20 rozdział i 8 werset. Pamiętaj. Bóg chce, aby ludzkość pamiętała, choć świat zapomniał, przynajmniej jego większość. Bóg wzywa ich do pamiętania o przykazaniu o sabacie, aby go uświęcić. Przykazanie to mówi: w sześciu dniach Pan, co oznacza Pan? Jego imię uczynił, to jego tytuł, stworzyciel, więc uczynił niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest. To jego zakres władzy. Sabat jako znak znajduje się w sercu Bożego prawa, które poświadcza je całe. A zatem według Biblii przykazanie o sabacie to Boża wieczna pieczęć czasów końca. To pieczęć Boga żywego, dana nam do naszych serc poprzez Ducha Świętego. Jeśli akceptujemy prawo Boże, które jest zewnętrznym, widzialnym znakiem naszego oddania się Chrystusowi, wówczas przychodzimy do Jezusa. Przychodząc do Jezusa i oddając Mu swoje życie, pragniemy być Mu posłuszni.